Witajcie. Dzisiaj będziemy przygotowywać na grilla steki ze strusia. Ja już się pozwoliłem sobie rozmrozić. To jest stek z części skrzydłowej, jeżeli dobrze tłumaczę z angielskiego. I wstępnie już ugotowany. Ciekawe, zaraz wyjmiemy. Ciekawe, czy jest tylko ugotowany z wierzchu, czy jest cały surowy. Mam nadzieję, że surowy jest, bo ja lubię steki bardzo krwiste. No, krwisty to on już raczej nie będzie, no ale cóż. Strusina jest bardzo podobna do wołowiny i tak naprawdę to możecie każdą potrawę z wołowiny przyrządzić, zamieniając po prostu mięso na strusia. My będziemy dzisiaj go grillować. Dużo pracy przy tym nie będzie, bo wystarczy tylko, że przygotujemy marynatę. Tutaj mam już przeciśnięty przez praskę czosnek. Do niego dodamy coś, co nada niesamowitego smaku strusinie. Jest to sos Worcestershire, czy jakoś tak. Ćwiczyłem wymowę przed nagraniem, ale chyba mi to do końca nie wyjdzie. Jest bardzo aromatyczny. Nadaje się do marynaty, ponieważ zawiera ocet. Jest też troszeczkę anchois. Ja akurat za anchois nie przepadam, ale ten smak nie jest w tym sosie na szczęście wyczuwalny za mocno. Jest dosyć pikantny, dlatego już nie będę dodawał chili, a jedynie dodamy troszeczkę oliwy oraz soku z cytryny. Robię tego sporo, ponieważ przy okazji na grilla na przystawkę będę serwował krewetki, które Wam za chwilę pokażę. I tak. Odrobina soku z cytryny jeszcze. Ten sos jest dosyć i tak już kwaśny, ponieważ to jest już fermentowany sos. Dosolimy na wszelki wypadek. Okay. Łyżeczka. No, ciekawe, czy nam się ładnie połączy oliwa z tym sosem. To jest angielski sos i specjalnie go tutaj dorzucam, ponieważ kuchnia australijska czy południowoamerykańska ma dużo naleciałości właśnie z kuchni angielskiej, dlatego nam będzie świetnie tu pasowo. Słuchajcie, mięso tylko delikatnie zamarynujemy i zostawimy je na desce. Z jednej i z drugiej strony. Lecimy z drugim. Okay. Resztę marynaty zużyjemy do naszych krewetek. Ja akurat mam takie dosyć duże, surowe krewetki. Mają troszeczkę nóżek, ale i tak będziemy je obierać. W tym trochę zabawy będzie. Wymieszamy. Tak. Nasze krewetki będą się marynowały na szaszłykach. Mam takie fajne patyczki. Zobaczcie. I zrobimy sobie szaszłyki. Dzięki temu na grillu będą nam bardzo fajnie leżały i się grillowały. No powiedzmy, że po 5 na patyczek. Słuchajcie, ja w międzyczasie lecę rozpalić grilla. Nasze jedzonko niech się spokojnie marynuje. W międzyczasie jeszcze ogarniemy jakąś delikatną sałatkę jako dodatek do naszego dzisiejszego dania. Nasz tak jest już gotowy. Krewetki również. Okej. Jak widzicie, grilluję sobie jeszcze dynię piżmową. Nie wiem, czy będzie dobra już. Dopatrzyłem, była przed chwilą jeszcze twarda, ale spróbujemy. O, ten chyba najbardziej taki wysmażony kawałek. No dobra, słuchajcie, jestem mega ciekaw, jak to wszystko smakuje. Dlatego, że strusina jest bardzo dietetyczna, nie zawiera tłuszczu między włóknami. Więc oprócz tego, że jest dietetyczna, ponoć jest bardzo dobra. No ale sprawdźmy.
rzeczywiście jest to coś między wołowiną a indykiem. Natomiast przez to, że nie zawiera tłuszczu, jest trochę sucha. Dlatego pamiętajcie, żeby jak już grillujecie strusinę, to robić to bardzo krótko i szybko. Dynia też jest ok. Zobaczmy, jak krewetki w naszym sosie. Urwiemy im nóżki. Zawsze jest trochę zabawy przy krewetkach, ale ma to swój urok. Idealne, w punkt. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie możecie dostać strusinę, jak również inne ciekawe mięsa, to zapraszam Was na www.egzotycznemiasa.pl. Miłego grillowania.